Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Wesołego Miasteczka. Miasteczka Hemland. Tutaj mamy zegar, który odlicza. I on odliczać będzie już tylko przez... Kurde, ile to było? Sekundy, minuty, godziny. Dni. 43 dni. Okej. Jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej tej super gry. Tak? Można tak powiedzieć? Nie wiem. Może. Dobra, ale ogólnie skończyliśmy ostatnio na postawieniu budynku. Głównego budynku farmy. Po zbudowaniu oczywiście naszych super rozjazdów. Nie mam pojęcia, w jaki sposób będą funkcjonować, czy te funkcjonowanie w ogóle pójdzie w dobrą stronę. O, mamy rondo jajko. Możemy sobie tutaj wpisać. Rondo jajko. No i super. Ulica Oliwia. Ulica Farmer. No i super. Dobrze. Kasa nam leci. Cały czas leci. Przepływy są. 35 tysięcy przepływów. 20 wydatków. Dobra, ogólnie teraz tutaj już nie mamy co pchać się nawet. Chyba, że nie wiem, kawałek tu coś przedłużyć osiedle. Może, czy tutaj, no ale tu już więcej nie ma miejsca tu w ogóle. Teraz zrobimy farmę, może trochę jeszcze będą zarabiać więcej. Oczywiście do budżetu miasta. No i tutaj coś się wymyśli, jakąś zabudowę. Może tam się wymyśli zabudowę, nie wiem, zona przykład. Nie wiem, czy już mogę zabudować. Park miejski, o, park miejski. Tak, już można. I zoo, i Wesołe Miasteczko, i park. Okej. Okay. To coś tam wymyślimy, na pewno. O, rezerwat przyrody. Dobra, ale teraz bez zbędnego gadania o sretach, detach, dołach. Bierzemy się w końcu za tą farmę, tak? Okej. Okay. Na pewno poprowadzimy sobie jakieś drogi. Jakieś... Myślę, że najlepsze będą te przemysłowe. Czy mogę tu wybrać przemysłowe? Chyba nie. Tutaj są. Dobra, to jest tam. Idziemy tutaj. Dobra, ale pytanie, jak daleko sięgała ta dzielnica? Do samej wody, okej. Okay. Czyli możemy sobie to wydłużyć nawet tutaj. A w tę stronę tu, tu idzie tu. Dobra. I tutaj byśmy sobie poprowadzili, nie wiem, mniejsze dróżki. No ale tutaj po ulepszeniach dopiero były, dobra. Na razie sobie poprowadzimy takimi mniejszymi dróżkami. Czy doprowadzałem tutaj wody? Tak, jest woda doprowadzona, okej, okay, czyli tutaj można spokojnie doprowadzić wodę. Dobra, dobra, ale teraz tutaj byśmy musieli coś ogarnąć. Raczej na początku jakieś małe pole uprawne. Tutaj mamy sad. Sad, pastwisko, silos. Dobra, ale zacznijmy od tych pól. Najpierw sobie zrobimy małe pola, które będą tutaj dostarczać. Pytanie, czy sięgnie tutaj ten obszar? Chyba tak. No, to można wybrać. Ziemniaki. Kukurydza.
Dobra, chyba sięga. Czemu pan rozmawia razem ze mną znowu? Dobra, sięga. Czyli możemy postawić tu pole, tu pole, tu pole. To pole, tak, no to pole. Dobra, i tutaj dalej co? Jeszcze damy jedno pole. Jedno pole. Teraz tutaj poprowadzimy drogę. Okej, dobra, i tu mamy zamknięcie. Cztery pola. Szklarnia. Pszenica. Plony się zbierają, okej. Czy mamy już jakieś zyski z tego? Jeszcze nie. Dobra, ale. Ale. Tutaj sięga. Tu. Byśmy zniszczyli. Dobra, i tutaj bym poprowadził jedną dróżkę. O tu. I tu bym podprowadził silosy. Bo jak to się zacznie gromadzić i będą jeździć nam gdzieś tutaj, to później zrobią się jedne wielkie korki. A, jeśli damy tutaj na przykład na razie trzy silosy. Dobra, cztery. Niech będzie. I moglibyśmy sobie podprowadzić tu drogę. Teraz sobie ładnie ją załamiemy. O, i dołączyliśmy się do jajka. Dobra, i teraz z jajka będą mogli bezpośrednio jechać do silosów. No i zajechać z powrotem i wyjechać z miasta. Super. Ale pomysłowy jestem, naprawdę pomysłowy. Dobra, mamy na razie pola. 24 pracowników. Samo magazynowanie na razie. Mąka, produkty zwierzęce. Dobra. Mamy już pola. Za polami możemy zrobić sobie sady. Zaraz, podciągniemy sobie drogę dalej. A za sadami możemy sobie zrobić małe pastwiska. Czy tu nam się zmieści sad? Tak, super. Za mało surowców. I nie ma wody, ok, czyli trzeba podciągnąć wodę. No już macie wodę, nie ma surowców. No zaraz będą surowce, zaraz się znajdą. No a niech będzie ta szklarnia. Trudno. Tylko dokładnie, tutaj to mamy farmerski pick-up. O, już będą surowce. Przynajmniej powinny być. Tak, to starczy do małego pastwiska. Dobra, co tu mamy? Krowy rasy zwierzynnej, okej. Okay. To mogą być po prostu krowy. Tylko też muszą dojechać surowce oczywiście. Dobra. Tak samo jak było z tartakiem, to... Musi się rozbujać. Ten interes musi się rozbujać.
ale że troszkę zaczyna nam brakować miejsc na osiedlenie się, więc tutaj jest droga dwupasmowa z drzewkami, tak? Chyba tak. Musimy państwa niestety wysiedlić. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery. No i tu może być tak. No i dobra, tutaj też trzeba podciągnąć trochę wodę. Woda jest, jest prąd. No jeszcze jest, ale już tak blisko granicy, dobra. To nieważne. Tutaj opieka jest szpitalna, ale dobra, ale i tak byśmy im tu zrobili jakąś taką klinikę pobliższą. Małą remizę. I posterunek policji, bo komisar jest niepotrzebny. Dobra, tutaj mają jakąś szkołę. Od szkoły muszą dojeżdżać. Dobra, to tu damy sobie szkołę. Podstawową oczywiście. I co? No i chyba tak. Możemy pozwolić im na zamieszkanie. Kwadracikiem. No i budujcie się. Twórzcie kolejne rodziny. Możemy powiększyć osiedle. Osiedle na wzgórzu. No i fajnie. Dzielnica półkola. Ausfacht. Co taki ruch się zrobił? Ja bym chciał, żeby tu nie parkować. Co jak co, ale żeby tutaj nie parkować. Bo za duży tłok się robi na drodze. No, tutaj jest zakaz. A, tutaj nie ma już. No ta. Hej, ludzie. Co wy tu robicie? Te z osiedla to parkują na ulicy. No ładnie. No bo tutaj ruch jest spoko. Tutaj coś tak... Troszkę się większy ruch zrobił, nie wiem czemu. No ale no dobra. Na rondzie troszkę ruchu. Jak to wygląda z kończenie. Dobra. Jak tam farma coś robią? Są krówki, są drugie krówki.
O, trochę zielony nam zszedł, więc na razie miejsc nie trzeba dorabiać. To wygląda, są produkcje zwierzęce, splony, ale dalej nie mamy zysków. No dobra. Co możemy zrobić dalej? Możemy zrobić dalej kompletnie nic. Możemy zrobić więcej pól. Dobra, więc przedłużamy drogę. Przedłużamy drogę. I tutaj za krówkami damy sobie kolejne pola uprawne. Tu się zmieści pastwisko. Dobra, tutaj sobie zrobimy też drogę połączeniową. Połączeniową. I tutaj sobie dorzucimy tak. I pastwisko. I świnki. Sternberger, our cars are more than just hunks of metal Kisowa? Take you from point A to point B. They are also composed of industrial plastics, polymers and rubbers. They also know it's what in the car that is more important than the car itself. And that's why it can also carry up to 300 kilograms of human, animal or consumer goods. The climate control device brings the air temperature. Wow, wskoczył drugi poziom przez te pola, tak zrobiliśmy. Mamy młyn, piekarnię, baraki, obory, małą stodołę. Dobra. Więc. Moglibyśmy umieścić gdzieś. Młyn, obora. Mała stodoła, a piekarnia jest pewnie w unikalnych, tak? Tak, dokładnie tak. Dobra, czyli najpierw by było trzeba robić mąkę. Mąkę. Biały proszek, magiczny proszek. Mój. You're listening to Mars Official Radio with Panna Maskelyne, your first radio host choice with the best radio voice. Wypełnione. Dobra, czyli więcej z losów. Opora. Ale większych pól nic takiego jeszcze nie dostaliśmy. Dobra. Baraki dla pracowników. Myślę, że już się mogą przydać. Możemy postawić dwa baraki. No i się zaczął ruch. Jeżdżą, a jeżdżą.
Dobra, ale już wytwarza się mąka. Wytwarza się mąka. Jak wygląda to? Produkty zwierzęce, produkty zwierzęce. Pokaż mi to. No, produkują się produkty zwierzęce. Jesteśmy na minusie 1000. Ale sądzę, że jakoś się od tego odbijemy. I ja osobiście już bym postawił. Magazyn. Osobiście już bym postawił sobie piekarnię. Czy mógłbym tu postawić piekarnię? Mógłbym. I to zrobię. I będę miał nadzieję, że ta piekarnia mi się opłaci. Wszystko się okaże z czasem. Jak tutaj to funkcjonuje? Jest papier, jest to, tartak wafer. No jest jakiś przywód. Nie jest jakiś super, ale no jest. Przepisy. Na razie nie potrzeba. Na razie dostarczyli plon. Produkty zwierzęce zaraz. No psz. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.